czwarta rano. Na zegarze, na twej twarzy jeszcze błogi sen. Kilka dni nie zobaczę cię. Paweł Kobierski mieszka w Stanach Zjednoczonych od 18 lat. Jest kierowcą ciężarówki. To dobrze płatny zawód, ale jak to w Ameryce bywa, wymagający ogromnego wysiłku. Chicago, Kalifornia, Kalifornia, Chicago. Taką trasę robiło się 3,5 raza w ciągu miesiąca. Do LA z Chicago jest powiedzmy 2000 mil plus tam powiedzmy kilkaset mil po Kalifornii, żeby ładunek załadować do przyczepy i z powrotem, czyli mówimy rzędu tygodniowo około 4,5-4800, nawet i do 5000 mil, czyli dobrze licząc to jest jakieś 8000 kilometrów tygodniowo. Paweł ma własną ciężarówkę, to wiąże się z szukaniem ładunków i kosztami napraw. W dzisiejszej sytuacji ekonomicznej nie jest to łatwe. Dlatego wielu właścicieli zrzesza się pod jednym szyldem, aby zmniejszyć koszty własne. A może trzeba podpompować, jak nie chce palić? Cześć, Jeroniu. Nie wziąłem tej przesyłki do Jaśka, tam do New Jersey. Nie jest takie pilne. Okej. Okay. Wiesz co, no trudno powiedzieć. No, jadę na jutro. Wieczór i w zależności jak będę miał ładunek we wtorek rano, więc myślę, że gdzieś koło środy, do południa w środę powinienem być. No dziękuję, no i będziemy się dzwonić po drodze jeszcze, także. No dziękuję słońce, no buziaczki pa, do zobaczenia. No, pa. Paweł do Ameryki przyjechał nielegalnie. Przerzut odbywał się przez Niemcy Bahamas na Florydę. Moja mama wyjechała w 1985 roku, myśmy zostali sami. W 1996 roku podjąłem decyzję po ówczesnym złożeniu papierów do ambasady i odmowie dwukrotnej postanowiłem, że przyjadę sobie sam. Nie miałem planów związanych z pieniędzmi, z majątkami, nie miałem takich aspiracji. Po prostu chciałem, żebyśmy byli razem. Wszystko miało pójść gładko. Przerzucono nas autobusami do Niemiec. Stamtąd samolotem polecieliśmy do Nassau. Przy przerzucie pierwszej grupy najwyraźniej ktoś zadzwonił, że większa grupa ludzi wsiada gdzieś na jakąś łódź. W drodze na Bimini, czyli na ostatnią wyspę należącą do Bahama, zatrzymali nas. Fajnie to wyglądało, ponieważ skierowane działka i karabiny i na pontonie kilku żołnierzy uzbrojonych oczywiście weszło na pokład. Na szczęście nasze nie mogli nam nic zrobić, bo wciąż byliśmy na wodach terytorialnych Bahama. Na Florydzie też było oczywiście wesoło, z uwagi na to, że każdy wie, że tamtędy przerzucane są narkotyki i tak samo nielegalni emigranci, więc policja wyczulona już jest, szczególnie na łódkę o drugiej nad ranem. No ale na szczęście udało się gdzieś w krzakach przedrzemać do rana i rano osoba odpowiedzialna za dalszy przerzut tutaj w Stanach już rozwiozła nas najpierw do Nowego Jorku część, reszta później do Chicago. Pierwszego dnia pobytu tutaj już poszedłem do pracy. No, trzeba było jakoś te pieniążki zarobić, żeby zwrócić za ten przyjazd. To było rzędu 10 tysięcy dolarów. Pasją Pawła jest muzyka. Towarzyszy mu od dzieciństwa. Nie odchodź nigdy za daleko, bo słońce gaśnie, kiedy ciebie brak. Motyle marzeń tracą lekkość. To jest dobry pomysł, bo tam w pierwszych dwóch, czy tam, znaczy w tych ostatnich dwóch, które nie wyszło za bardzo. Gardło trochę było zmęczone, a to tak. Jednak mimo wszystko. Tak. No. To całkiem. Za siódmą górę albo las. Tak. Jestem, to jest w sumie tutaj dobrze, ładnie zaśpiewane. Jazdą na niebie. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że od dziecka mi zawsze w duszy grało. Kojarzyli mnie zawsze z gitarą, no teraz bardziej może z fletnią pana, bo na gitarze nie mam tak możliwości, do traka nie zabieram ze sobą. Ale fletnię pana wożę, kiedy mam czas, to po prostu sobie ćwiczę. Thank you.
Letnia Pana zawsze była instrumentem, który mnie pociągał. Kiedy usłyszałem właśnie barkę, strasznie mnie to ujęło i pomyślałem, że ten instrument, jeżeli chodzi o gabaryty, jeżeli chodzi o brzmienie, jest po prostu no, czymś idealnym w tej sytuacji, jakiej znajduje się. Mam na myśli jazdę w traku. Mało kto chyba nie lubi tego dźwięku. Przede wszystkim jest ciepły i jest taki jak po prostu moje wnętrze. Nie ma człowieka w domu. Wchodzą różne czynniki, jak stres, niewyspanie, rozłąka, czyli ta tęsknota. I to jest to, co często człowieka przytłacza. W końcu zacumowałem do wspaniałego portu. Tam odpoczywam. To jest moja oaza spokoju. Moja Ewunia cudowna jest balsamem na duszę i po prostu razem tworzymy jakby jedną wielką wspólnotę. Nam nie potrzeba świata. Odpoczywamy najlepiej we własnym towarzystwie i dobrze się z tym czujemy. Każdy ma jakieś tam talenty, czy ewentualnie hobby, jakkolwiek. Więc nie uważam tego jako jakieś gwiazdorstwo. Po prostu normalny, zwykły facet, który pracuje, który robi coś dla siebie i który jest szczęśliwy. To wszystko. Czy trudno jest dogonić szczęście? Dla każdego z nas to pojęcie ma inny wymiar. Nasz bohater je znalazł, czego Państwu i sobie życzę.